Witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam z Wisły. Mamy dziś czwartek, 18 listopada. Zechcimy wspólnie wsłuchać się i wysłyszeć, co Bóg pragnie nam przekazać poprzez hasła dnia dzisiejszego, które znajdują się w przewodniku z Biblią na co dzień. W psalmie 42, wierszu 2 mamy napisane: Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Oraz także mamy słowo z objawienia Jana, 21 rozdział, wiersz 6. Bóg mówi: Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Mamy także słowa przemyślenia, modlitwy. Przyjdź, dawco życia, i obdaruj mnie. Napełnij mnie nadzieją. Dodaj mi odwagi. Spraw, by radość życia popłynęła na nowo. Dobre słowo pochodzące od Ciebie jest jak woda, która gasi moje pragnienie. Droga siostro, drogi bracie, chciałbym, abyś dzisiaj spróbował odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Jak radzisz sobie z różnego rodzaju problemami albo trudnymi doświadczeniami? Gdzie szukasz ratunku? Gdzie szukasz wsparcia? Kim jest dla Ciebie Bóg? Czy dostrzegasz Go w swoim życiu? Czy wiesz, że On Cię kocha? Czy korzystasz z Jego pomocy? Z pomocą w szukaniu odpowiedzi na postawione przed chwilą pytania przychodzi Bóg, który pragnie wskazać nam dzisiaj tę właściwą drogę, którą powinniśmy iść. Co ciekawe, Bóg niczego nam nie narzuca. Każdy z nas musi samemu zadecydować o tym, że chce podążać wskazaną przez Boga ścieżką. Każdy z nas musi samodzielnie podjąć decyzję o tym, czy chce być Bożym reprezentantem na ziemi, czy może jednak woli iść swoją własną ścieżką. Bóg wyciąga w naszą stronę swoją ojcowską dłoń i czeka. Warto się tej dłoni chwycić, ponieważ w pędzie naszej codzienności przeżywamy sporo trudnych momentów, kiedy nie wiemy, co mamy robić i co jest dla nas najlepsze. To są te chwile, kiedy nie wiemy, w którą stronę mamy iść. Więc nie idziemy ani do przodu, ani w lewo, ani w prawo, ale cały czas znajdujemy się w jednym i tym samym miejscu, a to stanie w miejscu powoduje, że się nie rozwijamy. To stanie w miejscu powoduje, że przeżywamy pewnego rodzaju stagnację, która niestety działa w sposób bardzo destrukcyjny. Stojąc w miejscu, bardzo często jesteśmy złośliwi, niemili, a nieraz nawet dochodzi do tego, że na dosłownie wszystko reagujemy w sposób negatywny, dlatego że nie wiemy, co tak naprawdę mamy robić. Stajemy się znużeni, zniechęceni, a w wyniku zbyt dużej ilości obowiązków i wynikającego z nich przemęczenia pamiętamy tylko o tym, żeby zregenerować swoje siły fizyczne. A całkowicie zapominamy o tym, że musimy także zregenerować nasze siły duchowe. W pędzie naszej codzienności staramy się pamiętać o tym, że musimy odnaleźć czas na to, aby odpocząć, dać swojemu ciału odrobinę wytchnienia, ale niestety zapominamy o tym, aby odnaleźć chociaż odrobinę czasu na to, aby rozwinąć i umocnić naszą relację z Bogiem. Łapiemy zadyszkę. Mamy taką suchość w gardle i w końcu nie mamy na nic siły. Moi drodzy, Bóg wychodzi naszym przeróżnym problemom oraz codziennym trudnościom naprzeciw i mówi do każdego z nas w dzisiejszym słowie: Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Moi drodzy, Bóg pragnie przypomnieć nam dzisiaj, że On jest jak strumień nieskończonej, żywej wody, która oczyszcza od grzechu, wody, która oświęca nasze życie i działa w sercach tych, którzy uwierzyli. Duch Święty jest jak deszcz, który gdy spada na suchą, a co znaczy na nieurodzajną ziemię, to przemienia ją w żyzną superglebę. Czy to nie jest cudowne? To nie my. Ale to Pan Bóg wychodzi naprzeciw naszym wszelkim obawom, lękom, zmartwieniom i to On pragnie przemienić nasze serce i chce odmienić nasze życie. Bóg pragnie każdego i każdą z nas nie tylko wesprzeć, ale chce także użyć nas do realizowania swojego planu. On chce, żebyśmy przestali się bać. On chce, żebyśmy przestali być tylko biernymi odbiorcami Ewangelii, ale On chce, abyśmy w Jego mocy stali się Jego reprezentantami na ziemi. Dlatego Bóg zachęca nas, abyśmy czerpali z Jego nieskończonego i niczym nieograniczonego źródła i przekazywali innym tę dobrą nowinę, która odmienia ludzkie życie. Prośmy każdego dnia w swoich modlitwach o moc Ducha Świętego,
abyśmy w Jego mocy kroczyli tą właściwą drogą. Chciejmy, nie tylko dzisiaj, ale chciejmy każdego dnia wołać, a w zasadzie to wyznawać za psalmistą, jak jeleń pragnie wód płynących, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Pomódlmy się. Łaskawy i miłosierny Panie Boże, Ty wiesz o tym, że nasze życie to nie tylko sielanka, to nie tylko dni słoneczne, dni radosne, ale nasze życie to także różnego rodzaju trudności, większe czy mniejsze problemy. To są te przeróżne momenty, kiedy zasycha nam w gardle. Jesteśmy spragnieni, a do końca chyba nie wiemy często, czego potrzebujemy. Dlatego, Boże, prosimy Ciebie o to, abyś posyłał nam swego Ducha Świętego, aby utwierdził nas w tym, że Ty jesteś tą najwspanialszą, żywą wodą, która jest w stanie nie tylko napoić, ale całkowicie obmyć i odmienić nasze życie. Pobłogosław, Boże, ten dzień dzisiejszy. Dodawaj nam odwagi w tym, abyśmy nieśli Twoje słowo w świat. Twoje imię, Boże, niech będzie błogosławione. Amen. Życzę Wam radosnego i błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.